Mam dzisiaj dla Was kolejny przewodnik po prezentach świątecznych i dzisiaj Wam opowiem na temat pędzli troszeczkę. Nie będę Wam pokazywała żadnych konkretów, tylko trochę Wam opowiem na temat tego, jak mi się wydaje, że byłoby fajnym pomysłem dobrać komuś pędzle, jeżeli chcecie właśnie kupić komuś pędzel na gwiazdkę. Albo w ogóle na jakąś okazję. Jeśli tak, zastanawiacie się na przykład, czy nie kupić jakiegoś pędzla osobie, która lubi makijaż, która już ma dużo pędzli, ale myślicie sobie, że nie, może bez sensu, bo kupię jej ten pędzel, ona już ma tak dużo i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest właśnie największy błąd, bo jeżeli ktoś uwielbia makijaż i uwielbia pędzle i w ogóle, wiecie, jakby trochę je kolekcjonuje, trochę to jest po prostu jego pasja, to nie ma takiego momentu, w którym mówisz, o nie, mam już dosyć, żaden więcej mi nie jest potrzebny, zawsze jakiś się jeszcze przyda albo jeszcze by się chciał spróbować. I dla takiej osoby ja polecam wybrać pędzel, który jest wyjątkowy. I to nie wyjątkowy pod względem takim, że jest jakiś po prostu, nie wiem, kosmicznie drogi i w ogóle ta osoba by go nigdy nie kupiła, tylko wybrać taki pędzel, który na przykład ma totalnie nietypowy kształt. Taki jakiś, wiecie, zupełnie niepopularny, o tak bym powiedziała. Taki, którego na pewno tam ktoś nie ma. Albo taki, który ma wygląd zupełnie inny, czyli powiedzmy jest jakiś właśnie turkusowy, różowy, obojętny, taki, żeby, wiecie, zawsze jak ta osoba będzie się malować, nim to będzie myślała o Was, bo jest tak zupełnie to coś innego niż wszystko, co posiada. Albo jak ma wszystkie pędzle czarne, na przykład kupicie jakieś perłowe, które będą, wiecie, zupełnie się odcinało od tamtych innych. Kolejnym pomysłem na prezent są zestawy pędzli. Tylko teraz ja nie mówię o takich zestawach, gdzie macie 50 pędzli za 30 zł, bo naprawdę one nie są dobrej jakości i to nie są produkty, które dacie komuś i on ten prezent będzie miał przez lata, tylko no, to się szybko rozsypie, albo będzie jakiś tam drapiący, albo no, po prostu zamiast ułatwić nakładanie makijażu, to utrudni, więc to za bardzo nie uważam, że to jest dobry pomysł. Uważam, że lepiej jest kupić jakieś 3 na przykład dobrze przemyślane pędzle, które są dobrej jakości, które ta osoba będzie miała przez lata. Ja niektóre moje pędzle mam 10-12 lat i one są dalej, wiecie, w świetnej formie i dalej ich używam. Albo jeżeli koniecznie chcecie kupić zestaw, to możecie kupić na przykład albo zestaw jakiś mały, tylko z porządnymi pędzlami, albo jeżeli po prostu macie dużo pieniążków, które możecie wydać na tą osobę, to kupić zestaw, który tam ma na przykład 5 pędzli do oczu, 3 pędzle do twarzy i taki zestaw po prostu taki, wiecie, prezent ekskluzywny możecie wtedy komuś sprawić. Jeśli chodzi o dobieranie pędzli takich dla osoby początkującej, bo na przykład chcecie, żeby ktoś sobie zobaczył, zaczął się malować pędzelkami, albo wiecie, że ktoś właśnie się tak zainteresował tym mocno i potrzebuje jakiegoś fajnego pędzla, ale nie bardzo macie jakiś pomysł, to ja polecam kupić pędzelek do rozcierania cieni, jakiś taki właśnie do blendowania, jak to się mówi, nie cierpię tego słowa swoją drogą. I na przykład zestawić go z jakąś malutką, ładną paletką cieni albo z jakimś fajnym cieniem do powiek, który wiecie, że tej osobie będzie się podobał. I tu to jest fajny prezent dla początkujących, nieważne ile ta osoba ma lat, nieważne czy to jest dziewczyna 15-letnia, która, no wiecie, już chciałaby się malować i chcecie kupić nawet dla córki taki prezent, to fajnie jest kupić jej właśnie jakiś jeden ładny, neutralny cień, taki, żeby się mogła nauczyć porządnie rozcierać brzegi. Nawet można palcem nałożyć i brzegi rozetrzeć pędzelkiem, po prostu nabrać tej wprawy, zanim się zacznie z jakimiś szalonymi kolorami. To jak najbardziej to jest fajny pomysł i pędzelek do rozcierania się sprawdzi. Albo możecie kupić taki prezent też dla osoby, która zaczyna się malować, chociaż wcale nie jest nastolatką. Ja bardzo dużo osób znam teraz, dużo pań, które mają na przykład 50 lat i więcej i dopiero zaczynają pierwsze jakieś tam kroki w makijażu stawiać i takiej osobie jeden dobry pędzelek po pierwsze wystarczy, bo pewnie będzie robić bardzo proste makijaże, tylko troszkę sobie tam przyciemni oko, żeby podkreślić urodę, ale nie robić jakichś takich super skomplikowanych makijaży i wtedy jeden dobry pędzel i ładny, dobry cień albo paleta cieni rozwiązuje tutaj sprawę. I na pewno tej osobie ułatwi tą, wiecie, akcję rozpoczynania swojej przygody z makijażem. Jeśli chcecie kupić właśnie komuś taki zestaw, to zawsze możecie też, no to nie musi być pędzel do oczu, nie? Może to być fajny róż i pędzelek do różu. Albo jeżeli wiecie, że na przykład ktoś tylko używa odrobinę korektora i puder i nic więcej, to zawsze możecie też kupić jej właśnie fajny jakiś puder w pięknym opakowaniu. Teraz są też świąteczne, wychodzi ich mnóstwo, takie rzeczy i dobry pędzelek właśnie do pudru. Nawet świetnym pomysłem uważam są pędzle takie chowane do torebki, żeby ten ktoś mógł to mieć ze sobą, a nie nosić te pędzle normalnie i gdzieś tam, żeby one latały po tej kosmetyczce i się rozmiażdżały i w ogóle łamały sobie włosie. Także zamykane pędzle też są fajnym pomysłem. I teraz jeśli chodzi o dobieranie pędzle,
pędzelków, to jest mnóstwo filmów, które możecie obejrzeć i tam ktoś doradza, że na przykład na początek 5 takich albo 3 takie. Zastanówcie się, co ta osoba będzie robiła, bo nigdy nie opierajcie się, przynajmniej tak mi się wydaje, na tym, co Wy byście chciały, tylko czego ta osoba potrzebuje albo czego ta osoba by chciała. Jeżeli wiadomo, że to jest właśnie ktoś, kto dopiero zaczyna z makijażem, no to jej niepotrzebne będzie 10 pędzli, które będą jakieś do super precyzyjnych prac, nie wiadomo jeszcze czego na twarzy, do jakichś tam super skomplikowanych detali, tylko jej będą potrzebne takie pędzle bazowe, taki zwykły, prosty pędzelek, który się sprawdzi. Tak samo świetnym pomysłem uważam jest kupienie fajnych pędzli do twarzy dla osoby, która na przykład używa właśnie tylko korektora podkładu, tam różu, bronzera, nie bardzo maluje oczy, ale bardzo maluje twarz. Ja teraz na przykład, kiedy nie mogę tak bardzo malować oczu, więcej uwagi poświęcam na usta i na policzki i nagle się okazuje, że kurczę, fajnie byłoby jeszcze, żeby na przykład był taki pędzel do konturowania, bo zaczynam na przykład to robić częściej, albo fajny pędzelek do ust, taki chowany do torebki. Więc zastanówcie się, czego ta osoba by potrzebowała i to jest właśnie tutaj gdzieś tam możecie wskoczyć z tym prezentem. Albo na przykład możecie kupić, jeżeli ktoś nie chce, znaczy nie chcecie kupować komuś pędzla, bo nie wiecie, czy będzie używał, ale widzicie, że ma problemy na przykład z rozsklepywaniem podkładu, bo jest coś tam nierówno i tak dalej, albo chce, ta osoba chce to usprawnić i mówi, weź mnie naucz tam, jak to się robi, żeby była taka ładna skóra, że się tak młodziej wygląda, to zwłaszcza często słyszę od właśnie jakichś tam cioci czy koleżanek starszych trochę, że o, bo tak jak ty mnie pomalujesz, to ta skóra taka młodsza się wydaje. To na przykład takie osoby możecie zaproponować gąbkę, znaczy zaproponować, kupić jej po prostu w prezencie gąbkę do makijażu, bo naprawdę w większości przypadków to jest tak, że nie potrzeba żadnych umiejętności, żeby użyć gąbki i ten podkład będzie ładnie wyglądał. No i oczywiście, skoro Wam dzisiaj opowiadam o pędzlach do makijażu, to chciałabym, żeby też ktoś z Was mógł pędzle do makijażu ode mnie w tym roku na gwiazdkę dostać. No i przede wszystkim mam dla Was taki zestaw pędzli do twarzy. Sama bym taki chciała, naprawdę sama bym taki chciała. Jakbym dostała w tym roku taki od Mikołaja, to chyba list pochwalny mu napiszę i nim mleko sojowe zostawię na klatce schodowej z ciasteczkami w podziękowaniu. Bardzo fajny zestaw pędzli, to są pędzle do makijażu twarzy. Tutaj znajdziecie pędzel taki gruby do nakładania podkładu, taki wiecie, do rozcierania, buffing brush. Znajdziecie tutaj pędzel taki flat top, on się nadaje też do podkładu, ale możecie nim też nakładać podkład mineralny na przykład. Jest jeden taki skośny, który można albo konturować, albo też właśnie rozprowadzać po całej buzi jakiś tam produkt. I jest jeszcze taki pędzel w takim fajnym jajeczkowym jakby kształcie do korektora, on się fajnie nadaje tutaj do rozprowadzania korektora pod oczami. Także jakiś szczęśliwy zwycięzca taki zestaw w tym roku dostanie. I razem z tym zestawem dostajecie jeszcze taką miętową gumeczkę do nakładania makijażu. Oczywiście, co zrobić, żeby wygrać? Wszystko napisałam Wam na dole w opisie filmu, także zapraszam tam. Przeczytajcie, zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby wygrać, jakie są warunki. Życzę Wam wszystkim powodzenia, trzymam kciuki i mam nadzieję, że ta osoba, która wygra te pędzelki, będzie tak się z nich cieszyć, jak ja się cieszę, że mam je Wam do przekazania. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i zapraszam na moje kolejne rozdania. Pozdrawiam!